czy też po prostu są to tylko nieprawidłowości w liczeniu głosów? No, na pewno mamy do czynienia z sytuacją, która umożliwia to, to jest ona ma tą skalę, to co nam dostarczyło, czy nam dostarczono, pokazując jakiś ilość, a zapewne w setkach i tysiącach komisji, a wynosi się worki z głosami. Nie wywieszać się protokołu przebiegu głosowania, a w istocie są one ustalane przez informatyków, którzy decydują ostatecznie, jak wygląda protokół i dopiero po zatwierdzeniu przez informatyków sporządza się protokół, który jest wywieszany. W międzyczasie przedstawiciel komisji, pan prezes komisji, przewodniczący komisji wędruje z workami, z kartami wyborczymi po ulicach Warszawy, Krakowa, Torunia, miasteczek polskich, szukając informatyka, który zatwierdzi mu protokół wyboru, który dopiero później zostanie wywieszony. A to jest sytuacja skandaliczna. Komisja, Państwowa Komisja Wyborcza uznała nasz protest, uznała, że to jest naruszenie podstawowych przepisów. Będziemy zwracali się do Sądu Najwyższego, żeby przeliczono raz jeszcze głosy we wszystkich tych komisjach, w których miały miejsce takie nieprawidłowości, a wiemy, że takich komisji było mnóstwo. Panie pośle, widzimy w tym momencie również materiał, który może powiedzieć, skąd on jest, gdzie on został nagrany, skąd w nim dysponuje się, no i jak powinna wyglądać normalnie ta procedura, która tutaj została uchwycona przez oko kamery. Jak Państwo wiecie, Prawo i Sprawiedliwość po wielu głosach zaniepokojenia wyborczych po poprzednich wyborach postanowiło stworzyć system monitorowania tych wyborów i jeden z takich naszych współpracowników pani poseł Anny Skory dostarczył nam film zrobiony, pokazujący cały proces wychodzenia tego podróży po ulicach Warszawy, a następnie wrzucania tych worków do piwnicy bez przeliczenia, bez jakiejkolwiek kontroli i dopiero później sporządzenia protokołu po porozumieniu się z informatykiem, który jest ostateczną instancją decydującą. A przypomnijmy, że w tych wyborach po pierwsze rozstrzygnięto na podstawie luka 12 czy 13 tysięcy głosów, bo jeżeli 24 tysiące głosów było wskazane jako wynik wyborczy, to znaczy, że połowa tego, 13 tysięcy, było, przesądziło, kto naprawdę wygrał, a po drugie, było najwięcej w wyborach europejskich głosów, nieważne, ponad 230 tysięcy głosów, nieważne, po 100 tysięcy więcej niż w poprzednich wyborach. Ta sama liczba głosów nieważne wskazuje na to, że takie sytuacje, jak te, które my wskazaliśmy, czyli krótko mówiąc, wędrowanie z ulicami miast, bez sporządzenia protokołu i bez wywieszenia protokołu i zatwierdzania przez człowieka, który nic wspólnego nie ma. On jest przecież pracownikiem firmy, która wygrała kontrakt. On nie jest przedstawicielem komisji. To jest człowiek z zewnątrz, którego decyzja nie powinna mieć żadnego znaczenia, bo przecież, jak słusznie mówi Państwa Komisja Wyborcza i co wskazywano im przez nas wielokrotnie, tylko głosy liczone i protokoły sporządzane na piśmie mają znaczenie, a system komputerowy jest tylko pomocniczym dodatkiem do sposobu liczenia głosów. Panie pośle, ta piwnica, na którą te głosy, co tam było, bo tak naprawdę nie wiemy do końca, ale ta piwnica, to gdzie ona się mieściła, co to za piwnica, czy ona była później strzeżona przez jakąś policję, straszy, czy jakąś służbę, czy po prostu zamknięto ją na klucz, czy ktoś w ogóle wiadomo, kto był w środku tej piwnicy, kto tam odbierał te dokumenty, co tam się potem po prostu dalej działo, czy coś na ten temat nie wiadomo. Z tej piwnicy wyłoniła się tajemnica ręka, która trzymała w ręku papiery będący potwierdzeniem złożenia głosów do komisji państwowej. Ale czy ja to była ręka? Na to wygląda, że tam właśnie składowano głosy. Nie wiadomo, czy ja to była ręka, nie wiadomo, czy ja to była ręka, a wiadomo jedno, że głosów przed złożeniem tej komisji nie przeliczono. I nie wiadomo, co było, bo worki były zamknięte i przenoszono je, jak już mówiłem, przez miasto, wędrowano tymi workami. No, na szczęście Państwowa Komisja Wyborcza publicznie powiedziała, że to jest
sprzeczne z prawem, że tutaj popełniono w istocie przestępstwo. Mamy z tego powodu orzeczenie Państwowej Komisji Wyborczej, ale to oznacza, że we wszystkich takich komisjach trzeba powtórzyć liczenie, bo mogło się tam zdarzyć wszystko, nie tylko 13,24 miesiącego roku, ale dużo więcej głosów mogło być zmienionych w takim procesie. Jak powinna wyglądać ta procedura przyjęcia tych głosów? Czy to po prostu każdy z tych głosów powinien być policzony osobno na krótsze głosy, nieważne osobno na poszczególne partie i osoby i następne sprawdzenie, czy to się zgadza z protokołem, dopiero do worka i gdzieś indziej. A tu wystawiono zaświadczenie, że wszystko jest w porządku, czy dobrze rozumiem? No, dokładnie tak jak pan mówi, ale przede wszystkim protokół przebiegu głosowania sporządzony przez komisję, podpisany przez wszystkich członków komisji, musi być najpierw wyniesiony, zanim ktokolwiek, zanim te worki się znajdą na zewnątrz, no a one muszą być transportowane w otoczeniu policji uprawomocnionych osób. To nie może być tak, że ktoś zarzuci worek na plecy i pójdzie i zmieni przez ulicę miasta. To jest rzecz absolutnie niedopuszczalna. Pierwszorzędną zaś kwestią jest wywieszenie protokołu, jak mówi ordynacja, niezwłocznie po jego sporządzeniu. Niezwłocznie. Nie tak, żeby czekać z tym wywieszeniem protokołu, czyli z publicznym podaniem do wiadomości, jak naprawdę wyglądały wybory, czekać do orzeczenia jakiegoś człowieka, który nie ma z nim nic wspólnego. On mówi, że system musi potwierdzić, tak powiedziano, że bez potwierdzenia ten system, a ten system to są ludzie firmy, którą zakontraktowano do obsługi komputerowej wyborów. Oni nie mają żadnych praw ani do orzekania o prawomocności tych wyborów. Panie Koszka, jak z tymi informacjami, czy to prawdą jest, że nie wolno tych protokołów było serować członkom komisji, robić odzwitek, zdjęć, czy to akurat też coś takiego miało miejsce? Pani Anna Sikora, która kieruje tym naszym całym systemem monitorowania wyborów, która nadzoruje się i sprawozdanie ukaże się w końcu tego tygodnia, dysponuje pismem otrzymanym od Komisji Wyborczej, dokładnie zawierającym zakaz wydawania kopii protokołu dla członków Komisji Wyborczej. To wydaje się być absurdem i też decyzją sprzeczną z ordynacją wyborczą sprzeczną z ustawą. Właśnie, bo nie chcieli mi wydać, musiałam zdjęcie. Część tematów jest zakup, ale wiele różnych tematów w naszym państwu można by poruszać, ale jeśli wybory będą budzić podejrzenie co do ich uczciwości, to każda inna inicjatywa społeczna będzie osłabiona, no bo jak można w takim razie wierzyć w państwo demokratyczne. Panie pośle, to nie po raz pierwszy mamy do czynienia w naszym ojczyźnie z fałszowaniem wyborów. I w tym momencie mówię o tym, że fałszowano wybory. W Brukseli jest ten kart do głosowania liczb osób uprawnionych. W samochodzie komendanta policji karty do głosowania. Wiele innych jeszcze takich sytuacji mieliśmy w miejsce w Polsce. Chociażby prawie 2 miliony głosów nieważnych, unieważnionych, jeżeli mówią, w wyborach do sejmików. Czym to może napadać? No i dodajmy teraz tych 230 tysięcy głosów nieważnych. W tych wyborach o 130 tysięcy więcej niż w wyborach do Parlamentu Europejskiego 5 lat temu. To też napawa niepokojem. No i cała ta procedura zezwalająca na w istocie na manipulację głosami, którą opisaliśmy, która została przez ludzi monitorujących wybory sfilmowana, więc jest to dowód materialny. Nie da się ukryć, że tutaj jest państwem, które nie budzi zaufania obywateli i na każdym kroku, także na tym wyborczym, stawia pod znakiem zapytania jego uczciwość, jego wiarygodność i jego zgodność z prawem i zgodność z wdrożeniami obywateli. Jeżeli przez 25 godzin, a liczy się 24 tysiące głosów i potem kilkakrotnie zmienia się decyzja Komisji Wyborczej do tego, kto naprawdę je wygrał, a ostatecznie to zwycięstwo będzie się do 12 tysięcy głosów, a mamy do czynienia z tak dalekimi nieprawidłowościami, to oznacza, że pod znakiem zapytania stoi się do tego.
Zjednoczonym Kościele nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, nie tylko Polacy głosujący na Prawo i Sprawiedliwość powinni być tym faktem zaniepokojeni, ale również Polacy, którzy głosowali na inne partie polityczne i te inne partie polityczne również powinny być tym zainteresowane, aby to wyjaśnić. Jak pan ocenia zainteresowanie pozostałych osób, czyli rywali partii politycznych, jeśli chodzi o ocenę prawidłowości, jak ich zaangażowanie w tej sprawie? Ja chcę powiedzieć, że najbardziej mnie niepokoi coś innego. Otóż ja w tej kampanii uczestniczyłem chyba na kilkudziesięciu publicznych spotkaniach i były to spotkania, delikatnie mówiąc, liczne naprawdę. Ale duża część osób, z którymi się spotykałem, mówiła, po co wy się w to wdajecie? Po co w ogóle wy kandydujecie? Przecież wiadomo, że sfałszują wybory. Nie warto iść na wybory. One zostaną sfałszowane. Ci ludzie się ułożyli, ci ludzie dogadali. Plus ma wszystko załatwione i zobaczycie, że bez względu na to, ilu z nas pójdzie i jak zagłosuje, to i tak na końcu wyjdzie plus, oni oszukają chociażby 5 głosami. To jest najgorsze w tym wszystkim, czyli potwierdzenie, że rzeczywiście cała struktura, cały system tak zostały zorganizowane, żeby była możliwość manipulacji. Jeżeli chodzi o inne partie, to ja nie znam jeszcze wypowiedzi, ale jeżeli chodzi o moich sąsiadów z Chorzej, z ulicy Chorzej w Warszawie, gdzie mam swoje biuro wyborcze, to tam, biuro sejmowe, to tam spotykam się z głosami. No widzi pan, panie Macierewicz, oszukali, mówiliśmy, nie warto chodzić na wybory. To jest najgorsze, to jest potwierdzenie bezprawia, które nie jest do przełamania przez obywateli, bo obywatele są bezsilni wobec oszustwa. Otóż chcę państwu powiedzieć, nie będziemy w tej sprawie bezsilni. Będziemy w tej sprawie wysuwać proces do Sądu Najwyższego. Zmusimy komisję, zmusimy Sąd Najwyższy do przeliczenia raz jeszcze tych kart wyborczych i wtedy pokażemy, jak było naprawdę. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Bardzo z panem. Proszę państwa, rozmawialiśmy z panem posłem Antoniem Macierewiczem o nieprawidłowościach przy liczeniu głosów. Czy wybory są ważne? Czas pokaże. Myślę, że będziemy się również temu przyglądać. Zapraszam, proszę państwa, na dalszą część programu interwencyjnego po stronie prawdy z Warszawy, sprzed siedziby Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, poświęcony wiatrakom i temu, że ludzie po prostu są przeciwko temu, aby elektrownie wiatrowe stawały blisko ich miejscowości zamieszkania. Warto zostać z nami.